Dzisiaj w sposób symboliczny prezydent Mościcki wrócił do Spały. Przepiękna uroczystość, bardzo takie wzruszające wręcz wydarzenie, bo członkowie rodziny prezydenta w osobie stryjecznej wnuczki pani profesor Mościckiej, wielu znakomitych gości przy pięknej pogodzie. Najważniejsze jednak, co chciałbym z tą mocą podkreślić, to inicjatywa fundatorów. Bardzo dobrze, że są jeszcze tacy ludzie, którzy poza tym, że na co dzień swoimi biznesami się zajmują i dążą do tego, żeby jak najlepiej rozwijać swoje firmy, dbają o własne finanse, miały też od czasu do czasu takie pomysły, żeby robić takie wielkie rzeczy. To, co się wydarzyło potem, to jest jak gdyby całkowicie taka normalna sytuacja. My, samorządowcy, ja przynajmniej tak jestem nauczony, że wykorzystujemy takie okazje. No i powstał piękny kawałek Spały, piękny kawałek infrastruktury turystycznej, symboliczne miejsce, które mam nadzieję od dzisiaj będzie odwiedzane przez licznych gości, którzy przyjeżdżają coraz chętniej do naszej gminy. Takie wydarzenia inspirują, prowokują do dalszych pomysłów, do dalszych realizacji, bo przekonują o tym, że warto w tej gminie, w takich miejscowościach jak Inowłódz, Spała stawiać na tego typu rozwiązania, na tego typu realizacje i one na pewno będą w najbliższych latach procentować. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie w ten projekt, darczyńcom szczególnie, ale wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że w takiej formie, w taki sposób, w tak szybkim czasie prezydent Mościcki mógł godnie zasiąść na swojej wysepce.